Zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachowaj ostrożność. Rozejrzyj się w lewo, w prawo i raz jeszcze w lewo. Jeżeli widzisz, że pojazdy zatrzymały się przed pasami, podnieś dłonie i bezpiecznie obserwując otoczenie jezdni, przejdź na drugą stronę. Przedstawiamy zainscenizowane, nieprawidłowe zachowanie się na przejściu dla pieszych. Kierowca w żaden sposób nie zareagował na obecność grupy dzieci na pasach. Osoba przeprowadzająca dzieci przez przejście w nienależyty sposób upewniła się, czy może na to przejście wkroczyć. Pamiętaj, zachowaj szczególną ostrożność. Kierowco, zwolnij przed przejściem dla pieszych. Ustąp pierwszeństwa pieszym. Tak, nie wolno przechodzić. Najpierw trzeba się rozejrzeć, czy można wejść na jezdnię. Na jezdni z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku przed wejściem na przejście dla pieszych upewnijmy się, patrząc w lewo, czy pojazd na pasie sąsiednim również się zatrzymał. Podnieśmy ręce i obserwując otoczenie przejścia, pokonajmy drogę. Przedstawiamy niebezpieczną sytuację, jaka może wydarzyć się na drodze z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku. Kierowca zbliżający się do przejścia kompletnie nie widzi i nie reaguje na obecność pieszych. Osoba przeprowadzająca dzieci zachowała szczególną ostrożność. Upewniła się, czy wszystkie pojazdy zatrzymały się przed przejściem. Tym razem nie doszło do tragedii. Pamiętajmy, życie mamy tylko jedno.